Cześć, witam Was na moim kanale. Powoli kończy się miesiąc i powoli zaczynamy dostawać informacje o tym, co będzie w nowym patchu. I jak zawsze, od dłuższego czasu Plarium już to robi, że kilku czempionów dostaje buffy w każdym patchu. I do tej pory było tak, że były to legendy, potem były epiki, znowu legendy, znowu epiki. Tym razem trochę wymieszali, ponieważ mamy jedną legendę i mamy trzech epików. I będą to zmiany. Mówię zmiany, dlatego że zaraz jak ukazały się te informacje, to na naszym czacie dla twórców wiele osób zaczęło ostro mówić, że jeden czempion dostaje dużego nerfa. Zatem przejdźmy do czempionów. Zacznijmy może od tej legendy. I jest to. I jest to Baron. Czempion, który. Tutaj na swoim A3 Skypiercer to jest jedno z absolutnie najmocniejszych uderzeń. Ignoruj, zadaje czyste obrażenia, ignor, także ignoruje wszystko, cały defense. Ignoruje shield, ignoruje block damage. Problem w tym, że jest to ukryty skill, który trzeba odblokować używając innych skillów. Tutaj wszędzie mamy szansę na odblokowanie tego skillu. No i teraz będą zmiany dotyczące barona. I jak już wspominałem... Wiele osób tutaj mówi, że jest to, jest to po prostu duży, duży nerf dla tego czempiona. Zatem przejdźmy, zobaczmy, co tu się zmienia. Obecnie na A1 atakuje jednego przeciwnika, zaatakuje pozostałych przeciwników nadmiarem obrażeń, jeżeli kogoś zabije. I tu mamy 10%, 10 szans na odblokowanie Sky Piercera na jedną turę. Obecnie znika ta druga część, nie będzie tutaj już 10%. Na odblokowanie reszta pozostaje taka sama. Ja sobie tutaj zerkam na mój telefon na, na informacje co tutaj się zmienia. Na 2. Obecnie atakuje jednego przeciwnika, umieszcza duży decrease defense na dwie tury, i ten debuff jest gwarantowany, także nie może być rezystowany. On po prostu zawsze wejdzie i mamy 20% szans na aktywowanie Skype'ersera. Po zmianie znika ta druga część. Nie będzie tutaj 20% szans na aktywowanie Skype'ersera. Przechodzimy do A3. Righteous Charge atakuje jednego przeciwnika. Obrażenia wzrastają e, wraz z ilością buffów na tym czempionie. Mamy 40% szans na odblokowanie Sky Piercera. I co tutaj się dzieje? Skracają cooldown o jedną turę. Także po wykształtowaniu będą trzy tury. I ponownie. Znika ostatnia część. Nie ma, nie ma tu procentowych szans na odblokowanie Sky Piercera. To więc jak już pewnie się domyślacie Sky Piercer nie będzie już do odblokowania, on będzie, to będzie aktywny skill który będzie miał 4 tury cooldownu i teraz słuchajcie co tutaj robią obecnie atakuje wszystkie, zadaje czyste obrażenia, ignoruje shield i block damage po zmianach będzie ignorować shield i block damage i będzie ignorować 50% defensu, także nie cały tak jak teraz tylko 50% defensu, mnożnik jaki tu jest to jest chyba 4,3 także nie jest to najwyższy mnożnik no i z tego względu właśnie jest burza, że przez to, że on nie ignoruje defensu całego już i ten nożnik nie jest najwyższy porównując z innymi championami no to on traci swoją wyjątkowość i traci i to jest tak naprawdę nerw. Jeszcze się nie przyglądałem szczegółowo temu championowi, no tutaj opieram się na opiniach innych. Trzeba to będzie przetestować jak już wejdzie w grę, ale najciekawsze jest to, że ja go właśnie budowałem. Wrzuciłem go na dwóch kątach na 60 poziom, zrobiłem mu masterki No i miałem go teraz budować, żeby się tym Skypirserem pobawić No a to taka niespodzianka, ponieważ Skypirser znika Znaczy znika Będzie dużo słabszym atakiem Ale będzie Ale teraz będzie dostępny cały czas Także mamy trzy ataki pojedyncze Plus jeden AoE No warunkowo, a jeden też może być AoE Zmieniałem jeszcze jedną rzecz, zwiększałem jego speed, bo jest strasznie niski, 90, będzie to 100 punktów speedu. Także napiszcie mi w komentarzach, jeżeli go używacie. Ja go nigdy nie używałem do tej pory. Napiszcie, czy uważacie też, że jest to nerf tego czempiona, czy jest to ciekawa zmiana. Ok, to jeśli chodzi o Barona, i to jest jedyna legenda, która jest tutaj zmieniana. Poza tym są buffy trzech, e, trzech epików. I tutaj przechodzimy. Snorting tak Ten champion będzie zmieniony. Zaczynamy od Wanton Mugging. Obecnie atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Ma 20% szans na kradzież jednego losowego buffu. Co tutaj się zmienia? Wzrastają szanse do 30% na kradzież losowego buffu. Książkami można jeszcze kolejne 20% zwiększyć. Także no takie OK. a jeden Idziemy dalej, drugi to będzie, no ma dwa aktywne skille, Rokus obecnie atakuje jednego przeciwnika i, ig, e, ignoruje e, defense, jeżeli nie ma aktywnych buffów, kradnie dwa, e, dwa losowe buffy z celu. Po zmianie cooldown skraca się do trzech tur i to tyle, skracają mu cooldown. To jest czempion, którego obrażenia bazują na HP, On ma strasznie słabe mnożniki, także to bardzo słabo, to słabo atakuje. To i to, i to, sprawdzałem, są słabe ataki, także skrócenie cooldownu na słabym ruchu nie zmienia faktu, że jest to dalej słaby ruch. Także snording, tak, zdecydowanie nie jest to wystarczający, nie jest to wystarczający buff. Drugim czempionem, który tutaj dostanie buffa jest Reaper. Też kolejny czempion, który zdecydowanie wymaga buffa i zobaczmy, co tu się zmienia. Scar of life atakuje jednego przeciwnika, obniża max HP o 10% zadanych obrażeń. Po zmianie będzie to 30%. Nie, 30% zadanych obrażeń. Okay. Jedyne miejsce, gdzie się coś takiego przydaje, to jest tak naprawdę e, scarab. Idziemy dalej, Heavy Slam się zmienia. Heavy Slam to jest jego A3. Atakuje jednego przeciwnika. Ignoruje 50% defensu, Obniża max HP o 30% zadanych obrażeń. Tutaj cooldown się skraca o jedną turę i będzie niszczył 40%. Będzie trochę lepszy na Bomalu, na, Bomalu, na Skarabie. Tyle. Poza tym będzie to ciągle bezużyteczny champion. Chyba, że Wy coś tutaj widzicie, dajcie znać. Komentarzu. I idziemy do trzeciego epika. To jest ork. I to jest Blood Feather. Czerpień, który nie jest popularny. Ona trzeba przyznać, mocno uderza. Dosyć mocno uderza. Ale problemem jest jej to, że ona uderza tylko jeden cel na wszystkich, na wszystkich atakach. Także. Poza Faction Wars nie ma dla niej miejsca, tak naprawdę. No i zobaczmy, co tu się tutaj zmienia. Na A1 obecnie atakuje jednego przeciwnika, 20% szans na zadanie krytycznego. Obrażenia zwiększają do 30% szans, czyli będzie ją można zbudować, dać jej 70% crit rate, nie 80%. Czy ta zmiana dobra? Powiedzcie mi sami. Idziemy dalej. Na A2 obecnie atakuje jednego przeciwnika, ponownie zwiększamy do 30% szans. E, szanse na critical damage i to tyle nic więcej się nie zmienia dalej to będzie pojedyncze uderzenie i mamy decrease defense na A3, co tutaj się zmienia skracają cooldown o jedną turę, będzie 3 po wyksiążkowaniu i tutaj 30% szans na zadanie krytycznego obrażenia i obniża turmiter o 50% Procent. No ok. 30% wszędzie z, e, krytycznego obrażenia, także 70% jej teraz trzeba dać, ale poza tym. no i Największym problemem jest to, że ona wszędzie ma atak na pojedynczego przeciwnika. Gdzie my w tym momencie w grze używamy takich czempionów? Daliby jej, żeby żeby dać jej bafa, tak naprawdę wartościowego, to bym powinna mieć jakąś mechanikę, że jak kogoś zabije, ma dodatkową turę, żeby, żeby tutaj był efekt kuli śnieżnej, że ona zabija, e, zabija i ma kolejny ruch. Nie wiem, tutaj by mogło być, że ma szansę, że jak kogoś zabije, to szansę ma skrócić cooldown e, tutaj tego ruchu. No coś innego, co sprawi, że, że będzie miała użyteczność. No tak no będzie ją można łatwiej zbudować, no ale poza tym ciągle ten podstawowy problem, który był ciągle, e, ciągle pozostaje, także nie widzę tego, żeby jakieś miejsce miało w grze Maddy Decrease Speed, no ale na, na tego nowego Boston Iron Twins zdecydowanie się nie przydaje, ona jest bardzo delikatna więc będzie padać tam jak piórko, Blood feather. jak taki Blood będzie padać O nie wiem, w poprzednim patchu te zmiany były bardzo bardzo niewystarczające, teraz mam wrażenie, że te trzy buffy też są bardzo niewystarczające no i potencjalnie mamy nerf Barona trzeba go będzie przetestować jak to będzie wyglądać, czy dołączy czy teraz dołączy do grona przyzwoitych nukerów, ale bez, bez strzału czy będzie, czy będzie troszkę lepszy napiszcie w komentarzach, co wy, wszystko, co wy o tym wszystkim sądzicie a ja już się żegnam, mówi do Was Samuel, cześć.